Witam cię bardzo serdecznie w tym pięknym nowym dniu. Dzisiaj mamy 5 dzień listopada, a zatem na tym kanale mamy rozstrzygnięcie konkursu filmowego. Zatem zaczynajmy. Jak pamiętacie, przy okazji filmu o aktualizacji firmware'u do DJI Mavic Air ogłosiłem też taki jesienny quiz filmowy. Około 10 osób zgłosiło się. Jestem bardzo zadowolony i dzięki serdeczne za to, że się zgłosiliście. Także słuchajcie, nie marnujemy więcej czasu, tylko jedziemy od razu z koksem do przodu i omawiamy poszczególne filmy. Wejście numer 1, produkcja Sebastiana pod tytułem Jesienny mecz. Bardzo fajny najazd, odważna, muza poważna, poszedł po bandzie Seba i tutaj mamy długi najazd, pięknie kolorowa jesień, to mi się bardzo podoba i mamy wejście około 25 sekundy, mega kolory, naprawdę fajnie. Przechodzimy do boiska. Dobra, widzimy chłopaków. I to jest dobre ujęcie z cofaniem. Sebastian, bardzo fajne. Może bym trochę wolniej zrobił, ale kapitalne od bramki w kierunku środka boiska. I teraz Seba, patrzymy dalej, co tutaj się dzieje. 1:16. Bardzo dobry ten efekt, jak chłopcy witają się przed meczem i masz to piękne unoszenie. Dobry efekt, podoba mi się. To dla nich też może być taka... To dla nich może być mega fajna motywacja. I teraz przejście, ja bym jeszcze może poszedł trochę w prawo leciutko. Fajne ujęcia też z góry masz. To jest na 1:35 mniej więcej. I tutaj pożegnanie. Dla chłopaków jest to myślę mega, nie wiem jak oni odbiorą muzę, ale to jest mega klimat. Gdzie to odejście na końcu, jak oni się już pożegnali, fajne jest to odejście na końcu. W sumie fajny film, gratulacje i do przodu. Słuchajcie, jedziemy. Filmik numer 2, Cinematic DJI Spark, My Day. Autorem filmu jest Szymon. Jedziemy, 2 minuty 34, trochę poszedł mocno, ale jedziemy, zobaczymy, co tutaj mamy. Więc zaczynamy tak, fajne unoszenie, poranny klimat, widać mgłę, widać flarę piękną. Może słup po lewej nie bardzo, ale okej. I fantastyczne są flary, bardzo mi się podobają. Odsłonięcie dobre, wolniutko zaczyna Szymon. I jest ok. Tu jedziemy, bardzo ładne, płynne ruchy, wolne. To mi się podoba też. Ekstra jest moment około 55 sekund, jak Szymon nadlatuje z parkiem i jest taki tuman kurzu wzniósł się. Naprawdę to było mistrzostwo. Fajne ujęcie. Może bym jeszcze dał tutaj 60 klatek na sekundę i bym trochę wyciszył dźwięk. Zbliżenia liści też 60 klatek na sekundę prawdopodobnie. Jakby było chociaż dwa razy wolniej, byłoby może troszeczkę lepiej, ale jest w klimacie ta jesień. I tutaj jest też historia opowiedziana, czyli mamy wycieczkę u Szymona. Jest kilkoro młodych ludzi, są dziewczyny, są chłopaki, jest fajne miejsce. Jest kamieniołom prawdopodobnie. I tu są piękne kinowe ujęcia właśnie z tego kamieniołomu, z tych ścian. Młodzi ludzie i tu bym może... 1:48. Fajnie to zrobiłeś, Szymek. Może ja bym zmienił kierunek, czyli zamiast najazdu, odjazd. Tutaj masz ten odjazd zrobiony w szybszym tempie, ale wydaje mi się, że tak można by jeszcze zrobić. Kilka ujęć fajnych i tu opowiedziana historia, jak chowasz sobie swojego Sparka i zwijasz się z tego miejsca. Brawo, naprawdę młody chłopak widać, bo Szymon jest młodym, bardzo zdolnym człowiekiem. No i na zakończenie jeszcze zachód słońca. Jak najbardziej top, fajna muza, fajny klimat, tak trzymać. Film Złota Polska Jesień, autorem filmu jest Drone Eye Perspective. Jedziemy z koksem. Kamera w dół. Fajny klimacik, spokojne tempo. Tutaj na 40 sekundach kapitalne to unoszenie jest. Brakuje mi ujęcia z drugiej kamery, nie wiem czy pamiętałeś o tym, bo mam wrażenie, że one są tylko powietrzne. Tutaj bardzo blisko już gałęzi byłeś, na 1:28, no szacun, kozak. I teraz spojrzenie w dół, tu by się coś przydało, na 1:35 coś by ci się przydało, jakiś obiekt.
fajna końcówka. Bardzo mi się podoba to odsłonięcie plaży. Pamiętaj, że ludzie nie są wszyscy z nadmorza i moglibyśmy tutaj się zachwycić. Końcówka byłaby niezła. Ja nie wiem, czy by nie dać ją gdzieś na początek. Ale jak najbardziej. Brawo. Brakło niestety drugiej kamery i brakło tej historii. Ale film jak najbardziej. Kilka akcentów naprawdę mocnych. Wielki szacun i gratulacje. 27. Jesień w parku. Fajny klimacik, niskie loty, odważne, podoba mi się to. Może bym trochę wolniej dał i trochę tutaj na 10 sekundach trochę wolniejsze przejścia. Jak na razie jedna kamera. To jest fajne, podoba mi się. 23 sekunda to wzniesienie, ale też ławki. Można by je wykorzystać faktycznie cofając, czyli pokazać je dopiero na końcu w pełnym wymiarze. Ławki jak najbardziej, klimat na tak. Wznoszenie ekstra i fajne jesienne wznoszenie nad te kolorowe, piękne drzewa. Dużo jest dobrych ujęć typu dron na górę, gimbal, kamera tilt down. Ogólnie dużo fajnych efektów i mamy wreszcie powierzchnię, mamy kaczkę na 55. Było 3-sekundowe ujęcie, teraz jest też, czyli Duro 27 jeździ z tiltem. Tutaj na 1.15 mniej więcej wznoszenie speed rampa, ono nie jest symetryczne, ale może o to chodzi i to jest dobrze, że nie jest, bo jest nie takie szablonowe, nie banalne. Na wierzbę też jest ładne minięcie tutaj, piękne, 1.25 mniej więcej. Klimacik jest, trochę może więcej ujęć, bo brakło ujęć stacjonarnych, miałeś tylko kaczkę praktycznie, ale klimacik bardzo fajny wytworzyłeś, brawo ty. Następny filmik, słuchajcie, to jest Slow Autumn. Autorstwa Studio Kino Vino and Domino. Mega, mega nazwa, bardzo mi się podoba. Mega czołówka, widać, że mają chłopaki wyczucie tutaj. Slow Autumn. Ładny najazd dronem. Pokazanie historii, czyli od ogółu do szczegółu. Przejście od razu do chłopca, który pije. Może jeszcze dałoby się zrobić pośredni wariant, ale fajne ujęcie, płaskie kolory. Podoba mi się i slow motion. Nastrojowo i klimatycznie widać, że storytelling tutaj jest chyba najmocniejszy w tym ujęciu. Dużo jest ze slow-mo, to jest krótki film i można zastosować tylko i wyłącznie slow-mo. Gdybyś miał dłuższy, chociaż ogień pali się chyba w normalnym tempie. Jest opowiadana pewna historia, są zajebiste zbliżenia. Jest klimat, muza, jest uśmiech, jest uchwycony ten moment. To jest jedyny film tutaj, słuchajcie, gdzie uchwycony jest człowiek i moment. Chociaż jest z drugiej strony mało drona, prawda? Czyli mamy jesienną historię, ale przydałoby się troszeczkę więcej zrobić ujęć powietrznych. I teraz mamy końcówkę z drona, to jest mniej więcej na 2 minuty 05. Może bym trochę zwolnił to ujęcie, wiesz? To, gdzie chłopcy się bawią z tym kijkiem i trochę dłuższy zachód słońca, ale ogólnie historia jest opowiedziana mega i wielki szacun. Ja to kupuję i podoba mi się też płaski profil, podobają mi się te kolory. Może ujęcia z drona bym jeszcze troszeczkę wypłaszczył, chociaż tu miałeś Mavic Air. On nie ma tego D-logu, ale... ma chyba D-cine-like. W każdym razie, jak najbardziej szacun i plus. Dla mnie najfajniej opowiedziana historia i absolutny top. Słuchajcie, wchodzimy w nowy film Na szlaku Orlich Gniazd, Zamek w Bobolicach, Andrzej and Gazi. Są ujęcia Mavica fajne, Andrzej startuje, unosi się nad skał. Dobre ujęcia, fajny najazd i tutaj mamy znowu mocne nasycenie kolorów u Andrzeja, czyli mamy przeciwieństwo trochę studia, wino and kino. Tu jest piękne ujęcie, Andrzej, brawo, tak około 30, mistrzowskie ujęcie, około 30 sekundy, takie spokojne minięcie tego zamku. Bardzo ładnie to pokazałeś, bo są fajne proporcje, jest trochę nieba i ten zamek. Także około 30 sekundy jak najbardziej. To mi się też bardzo wznoszenie podoba. 57 sekunda, 55, 57, Andrzej, i to bym zostawił. Natomiast tu bym ciachnął ten pierwszy wątek z 1.00 mniej więcej. I bym zostawił sam zamek, najazd nad nim. Bardzo dobre ujęcia. I tu widzimy zamek z góry, dosyć mocno poleciałeś. Wysoko.
I już końcówkę bym chyba obciął, wiesz? Ale tu znowu jest Grzęda Mirowska i jest kapitalnie pokazana na 1.30. Dobrze to pokazałeś, Andrzej, brawo dla ciebie. To ujęcie, kupiłem cały film tym ujęciem z Grzędy Mirowskiej, bo nie tylko zamek, ale pokazałeś też właśnie, co jest oprócz zamku. Fajne kolory, fajne odsłonięcie na 1.48 i tutaj już lądujesz. Dobra, i to mamy to. Brawo, gratulacje. Może troszeczkę kolory bym stonował, bo masz u ciebie, Andrzej, były najbardziej intensywne kolory ze wszystkich. I może troszeczkę ujęć takich bym też dodał dalej. I trochę więcej ujęć, żeby zrobić ogólnie, żeby mieć z czego wybrać, wiesz? Bo czasami jest tak, że brakuje nam ujęć. Jak zrobimy kilka długich, to jest trochę mało, czyli żeby zrobić na przykład około 20-30 ujęć, które mają około 20-30 sekund. Wtedy masz do dyspozycji około 10-15-20 minut nagrań, z których jesteś w stanie zrobić minutę, dwie. Te proporcje powinny być faktycznie dość bezwzględne, czyli dużo ujęć, a krótki efekt końcowy. Gratulacje, Andrzej and Gazy, jak najbardziej fantastyczny jesienny filmik. Marcin Hirek i DJI Spark Best Shots. Widzimy miasto, panoramę. Marcin obniża, przechodzi mocno w transition i pokazuje nam fontannę. Fajny klimacik. Ostro jedzie z transition, z przejściami. I tutaj mamy wieżę, czy też budynek. Marcin, ten budynek bym pokazał troszeczkę najpierw chyba z dalszej odległości, bo nie wiemy, co to jest. Widz powinien mieć, wiesz co, najpierw pogląd, co to jest. Fajnie to pokazałaś. Pokazałeś i z bliska troszkę wolniej. Bo jesteś mega blisko i przyspieszasz, ale gdybyś pokazał, o tak jak jest ujęcie z 48, 7 sekundy, to może bym pokazał najpierw właśnie tą wieżę czy ten ratusz, najpierw z ogólnego planu i później bym poszedł bliżej. Transition odważne stosujesz, wiatrak mega i też najpierw może bym go pokazał też z dalszej perspektywy. Fajne ujęcie na górze. Godzina, przepraszam, minuta 10, fajne ujęcie na górze. Tu już poszedłeś, widać, że lubisz iść w taką dynamikę przejścia, nie? Brakuje mi tutaj ujęć z drugiej kamery, Marcin, bo masz tylko jedną kamerę. W końcówce nie za bardzo wiem, o co Camon z drogą, nie? Tak na 1.40 mniej więcej nie wiem, co tutaj miałeś, jaką intencję. I fajny jest zachód słońca na końcu. Może trzeba by jeszcze jakiś manewr do niego zrobić. Ogólnie na plus brakło ujęć z drugiej kamery, Marcin. Ale film jak najbardziej na plus. Gratulacje, kilka ujęć jak najbardziej na tak. Mam wrażenie, że jak jesteś blisko obiektu, to można by troszeczkę wolniej, szczególnie ten mur pokazać. Ale klimat jak najbardziej na tak. Patrzymy na drugi film Marcina, bo on przesłał mi też drugi film. Nazywa się Jesień Autumn DJI Spark and Note 9. Czyli jest szansa, że będzie Note 9 tutaj. Jedziemy. Tu poszedł od razu mocno z transition, Marcin. Fajny klimat jest na 10 sekundzie, bo jest taka poranna ta mgła. I słońce też nad alejką dobre. Może trochę mniej, Marcin, wiesz co, przejść, bo u ciebie jest, no, są transitiony bardzo intensywne, nie? Czy jakbyś na minutę zastosował jedno, dwie transition, to gitara, ale u ciebie głównie królują. No zabawa jest fajna, są speed rampy, są zbliżenia, tu mi się podobają zbliżenia liści, to jest około 0.40. Fantastyczne klimaty. Może delikatniej to ujęcie, wiesz co, troszkę wolniej to ujęcie na górę. I są, jest liść, jest słońce, jest klimat. Brawo. Ogólnie brawo, jest bardzo fajnie. Marcin, super.
Drugi film chyba troszeczkę lepszy ze względu na to, że tą dynamikę. Ogólnie, jeżeli miałbym powiedzieć, to transition, czyli te przejścia troszeczkę ich mniej, wiesz, i bo masz dwuminutowy film, jeżeli wrzucisz tam 20 transition, może przesadziłem 20, ale jeżeli wrzucisz tam 10 transition, to ludzie jednak mają ten mętlik. Jednak trochę też łagodniejszych, ale jak najbardziej ma potencjał ten filmik. Dzięki serdeczne. Last but not least, ostatni film na dzisiaj to jest film Marka Łabuckiego. Jestem bardzo ciekawy. Już go odpalam i zobaczymy, o co come on. Wow. Słuchajcie, czołówka jest na miarę awatara na pewno. Jestem pod dużym wrażeniem. Widać, że chłopak wie, co robi i zdaje się, że opowiada historię na co dzień. Ekstra niebo nad chmurami. No tutaj poszedł na całość. To zdaje się są albo Tatry. Ale wygląda na Tatry. Fajne najazdy mamy i z góry fajne ujęcia i detale. Tu, Marek, wiesz co, tu by mi się też przydał człowiek na początku, albo takie zbliżenie na postać, na osobę, byśmy mieli taką historię, bo masz mega, naprawdę świetne ujęcia. I jeszcze tego czynnika ludzkiego tutaj troszeczkę. No zakręt jest klasyka z autobusem. Tu fantastyczne ujęcie, to jest któreś z miast chyba na Podkarpaciu, mi się wydaje. Może Przemyśl to był, albo Rzeszów, albo Zamość? Ogórki klasyka. Brawo. Fajne ujęcie na fontanny. I super zbliżenie. No i mamy ludzi. Mamy, chłopaki skaczą do wody. Ja nie wiem, Marek, czy to było teraz. Zdaje się, że masz tam ekipę morsów. Wyglądają na gorących chłopaków. Może bym dodał, wiesz co, slow-mo, jak idziecie, bo tu jest faktycznie, tak jak mówiłem, Rzeszów, no. Wiesz co, historia jest mega. Dodałbym może, jak się szykujecie, czyli wplótłbym w te klimaty jesienne wasze przygotowania do morsowania, bo to byłaby taka fajnie historia opowiedziana i miałaby pewną spójność, całość. U ciebie są doskonałe ujęcia, i gdyby jeszcze ubrać je w taką całą historię, to byłby to mega dla mnie debeściarski film. Ogólnie uważam, że forma i zdjęcia są najlepsze ze wszystkich filmów u Marka. Co do historii, to jeszcze mam tutaj wątpliwości, ale wielki szacun i wielki plus za genialne ujęcia. Brawo dla ciebie. Słuchajcie, wszystkie filmy coś w sobie miały i oddaliście siebie, oddaliście swojego ducha i wielki szacun, wielkie brawa za udział i za to, co pokazaliście. Gdybym chciał szczegółowo omawiać, to byśmy pewnie spędzili tutaj kilka godzin. Starałem się od siebie dać to, co mogłem i pokazać wam, gdzie mieliście najmocniejsze punkty i też co bym ewentualnie podciągnął. Które dla mnie filmy były najlepsze, bo chciałbym wyróżnić 4 filmy. Jako że ten quiz jest to quiz filmowy, czy konkurs filmowy na zasadzie zupełnie luźnej, nie są to złote kaczki czy Oscary. Na pewno podobała mi się historia Szymona, bo widać, że chłopak jest młody i ma potencjał. Tam było kilka ujęć naprawdę ekstraklasa i ta historia też z młodymi ludźmi, którzy się wybrali na kamieniołom, była niezła, naprawdę niezła. Ogólnie w porządku, może całość była troszeczkę, jeszcze bym ją zrobił bardziej spójną, gdybym ją chciał zrobić. To może trochę spójną. Może bym zrezygnował jednak z kilku ujęć, bo czasami te 2 minuty są za długie. Może 1:3 czy 1,5 wystarczą, prawda? Czyli nie zawsze musimy mieć te pełne 2 minuty. Może 1 minuta tych ujęć esencji byłaby lepsza. Drugie wyróżnienie, które chciałbym przyznać, to jest film autorstwa Two Travel Explorers, jesień autumn 2018. Mam wrażenie, że to jest chyba jeden z lepszych filmów, jeżeli chodzi o
spójność całą. Widać, że też dużo się tym zajmujesz i są bardzo fajne ujęcia. Ja nie wiem, czy bym troszeczkę tej dziewczyny, czy bym trochę dziewczyny nie uciął tam, gdzie jest w białym, wiesz, bo jednak do jesiennych kolorów to ona nie zawsze tam wchodziła w ten klimat. Ale było jak najbardziej na plus. Podobała mi się muza, podobał mi się ten klimat i tempo mi się podobało. Może bym troszeczkę więcej też slow-mo zastosował, to co mówiłem. Fantastyczny najazd był na 0,55 mniej więcej. To był taki najazd bokiem. I mega przejście było na 1,33 mniej więcej, jak miałeś takie przejście, że przechodziłeś dołem, a później była rzeźba. Ja bym to zrobił w tym samym kierunku, bo ty miałeś w dwie strony. Ale jak najbardziej. I końcówka też topowa była. Gratulacje wielkie. Uważam, że to jest jak najbardziej zasłużone. A druga nominacja z czterech, które chciałbym wyróżnić. Trzecia nominacja, słuchajcie, to jest film pod tytułem, już mówię, Slow Autumn. Tutaj slow motion i to co mnie kupiło, to był slow motion, to były zbliżenia i to był też ten klimat i opowiedziana historia. Było mało drona, dlatego tutaj uważam, że gdybyś miał więcej ujęć z drona, jeszcze takich właśnie klimatycznych, takich jak ze swojego Lumixa, to po prostu to byłoby mistrzostwo, czy ze swojego Sony, to byłoby mistrzostwo świata. Także jeszcze trzeba by troszeczkę więcej zrobić R, ale jak najbardziej na plus. Słuchajcie, jeżeli chodzi o film Marka Łabuckiego, Marek, brawo, masz najlepszy warsztat, widać, że zajmujesz się tym na co dzień i widać u ciebie ten kunszt. Ja bym jeszcze poszedł w opowiedzenie historii, czyli wejście w buty twojego widza, wiesz, bo miałem wrażenie, że trochę mi brakło ludzi. Były fantastyczne ujęcia miasta, fantastyczne ujęcia gór, tej natury, były naprawdę genialne klimaty i trochę, żeby osiągnąć tutaj mistrzostwo w tej produkcji akurat, to może bym pokazał jednak człowieka, tak jak wino trochę pokazał w tym slow-mo, trochę z bliska, właśnie tych morsów, jak się przygotowują do swojej sesji. Ale uważam, że warsztat Marka chyba jest najlepszy, jeżeli chodzi o jakość ujęć, naprawdę mega to zrobił i jak najbardziej wielki szacun i brawo. Słuchajcie, dla wszystkich osób, które wzięły udział w tym konkursie, ja mam upominki, także tutaj macie mój adres mailowy, ja was bardzo proszę o kontakt i wyślę wam na podstawie właśnie tej odpowiedzi zwrotnej, na podstawie informacji, pod jaki adres wysłać, drobne upominki też, jeżeli nie będę pewny, który dron jest wasz, to dopytam, ale brawo, naprawdę było świetnie i wielkie gratulacje. A wszystkich naszych widzów pozdrawiam, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym epizodzie.